Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. W tej części powiemy sobie parę słów na temat noda o nazwie Set Alpha, czyli na temat takiego noda, który ustawia nic innego jak tylko przezroczystość w obrazku. Przygotowałem w edytorze nodów trzy obrazki o rosnącym stopniu trudności i chciałbym pokazać również takie drobne zastosowanie, do czego ten nod może się przydać. A więc na początku mam tutaj viewer, mam pierwszy obrazek. To jest obrazek, który pochodzi ze zrzutu ekranu, który kiedyś robiłem, taki render śmieszny. Wygląda mniej więcej w ten sposób, bo to taka niezbyt udana skrzynka ze śrubkami. No i teraz tak, nod, który chciałem opisać, to jest nod o nazwie Set Alpha. Znajduje się on w grupie konwerterów i jest bardzo prosty. Wciąga tak naprawdę tylko wejście, które jest obrazkiem oraz ustawioną jakąś wartość, która jest właśnie kanałem alfa. I następnie ten kanał alfa wmiksowuje w obrazek, dzięki czemu on dostaje właśnie taką wartość alfa, jaką ustawiliśmy. Bardzo proste działanie. Wygląda to tak, że jeżeli mam obrazek podłączony i alfa wynosi 1, to cały ten obrazek jest nieprzezroczysty. To jest tak jakby przepuszczalność, czy też nieprzezroczystość, ten parametr alfa. Więc teraz, jeżeli ustawię alfę na coś mniej niż 1, to obrazek zacznie zyskiwać przezroczystość i na razie widać to w podglądzie viewera. Tutaj tego nie widzimy, mimo tego, że mamy włączony backdrop, a nie widzimy tego dlatego, że jest włączony tylko podgląd kolorów RGB. Więc jeżeli włączę sobie RGB plus alfę, w tym momencie widać, że obrazek robi się troszeczkę bardziej blady i zaczyna spod niego przenikać siatka, którą mam w tle. Teraz zmniejszając stosunkowo alfę, będę powodował, że obrazek stanie się coraz bardziej przezroczysty, aż w końcu będę miał alfę równą 0 i obrazka w ogóle nie będzie. Mimo tego, że sam plik, gdybym zapisał to jako PNG na przykład, zawierałby nadal informacje o kolorze. To jest działanie tego noda z alfą. I chociaż wydaje się to dosyć mało przydatne, to można to wykorzystać do ustawienia alfy w obrazkach, które na takie ustawienie alfy zasługują. Na przykład mam tutaj obrazek, który został zrobiony podczas pewnego ciepłego majowego dnia, wtedy kiedy na niebie dość wysoko był księżyc. Z tego obrazka można wyciąć to niebo, usunąć je i zostawić sam księżyc, ustawiając alfę wszędzie tam, gdzie jest kolor niebieski lub ciemniejszy od takiego białego. Jest to bardzo proste. Aby takie coś zrobić, potrzebuję ten obrazek skonwertować na początku na kolor biało-czarny. A więc dodaję sobie nod o nazwie konwerter RGB TOB W, czyli RGB to BW, i wrzucam tutaj obrazek. Wyjście tego noda jest od razu czarno-białe. Dla przykładu sam obrazek wygląda w ten sposób. No więc teraz nod konwertuje mi ten obrazek na odcienie czerni i bieli. Tego już nie będę potrzebował. Aby zwiększyć troszeczkę różnicę między jasnym i ciemnym w tym obrazku, potrzebuję jeszcze jednego noda, który już omawialiśmy sobie wcześniej, to jest Brightness i Contrast. Jeżeli taki nod dodam do obrazka i zwiększę kontrast, to oczywiście spowoduje, że obszary ciemne zrobią się ciemniejsze, a jasne zrobią się jaśniejsze, ponieważ na tym polega zwiększanie kontrastu. I robię to dopóki uznam, że otrzymam wystarczającą różnicę jasności. Na przykład to wygląda już bardzo ładnie, przypomina rozgwieżdżone niebo. No, dam tak za 42 gdzieś, dla równego rachunku. No i teraz tak, tej informacji o obszarach jasnych i ciemnych mogę użyć jako czegoś, co jest właśnie tą wartością alfy. Wystarczy tylko, że do tego noda włożę obrazek, tak wygląda w oryginale, a następnie moją informację o obszarach jasnych i ciemnych użyję jako wartości alfy i ona będzie wtedy dwuwymiarowa. Zatem wkładam tutaj tę wartość. Mam od razu ładnie wycięty księżyc. Elegancka, prosta sprawa. Mam natychmiast księżyc, który mogę wykorzystywać później w różnych rzeczach. Oczywiście on jest trochę przezroczysty, ale z tym można byłoby sobie później poradzić. Na przykład tą alfę można byłoby skonwertować na zwykły kolor RGB i skleić razem i już byłoby w porządku. Więc to jest taki prosty przykład zastosowania tego noda, który wydawał się na początku taki prosty i mało użyteczny. Oprócz tego możemy zrobić jeszcze inną rzecz. Może te nody na razie pozamykam. Niech sobie zostaną tutaj. Odsunę je tylko trochę do góry. I weźmy sobie jeszcze jeden obrazek, ostatni. Na tym ostatnim obrazku mam coś na kształt siatki. To jest zdjęcie, które już pokazywałem wtedy, kiedy omawiane były nody takie jak Brightness Contrast albo Gamma. Z tego noda również można wyciąć tą siatkę, używając noda Set Alpha. Ale wymaga to kilku kroków więcej. Przede wszystkim, jeżeli skonwertuję obrazek na biało-czarny, to on oczywiście się biało-czarny zrobi, ale potrzebuję mieć jeszcze troszeczkę jakby więcej informacji o tych kolorach siatki. A więc tak naprawdę powinienem podnieść kontrast. Zresztą sprawdzimy, jak to będzie. Muszę wypróbować kilka podejść.
podnieśmy kontrast, zobaczmy jak to będzie wyglądało i widać od razu co się dzieje. Kontrast w tym momencie powoduje, że część mojej siatki znika, tam gdzie były cienie. Oczywiście mogę korygować to podnosząc jasność, ale to nie jest najlepsze rozwiązanie. No i tutaj trzeba troszeczkę kombinować, więc z tego nodu na razie zrezygnuję, użyję tylko koloru, czy też może narzędzia, które nazywa się krzywe RGB. Tam troszeczkę ten kontrast podniosę, nie za dużo, tak żeby go nie stracić, może w ten sposób. W ogóle można by podnieść troszeczkę jasność całości. Zobaczmy. Oczywiście mógłbym tym narzędziem sterować w taki sposób, aby podnieść jasność tylko tych ciemnych obszarów, poprzez to, żebym gdzieś tutaj stworzył taki pik. I ten pik, ta górka, powinna być w takim miejscu, gdzie znajduje się jasność tych odcinków. Ale to prawdopodobnie spowodowałoby, że gdzieś tam będę miał również coś takiego jak tło, które w pewnym momencie może się włączyć. Więc w sumie nawet nie muszę kombinować, wystarczy tylko, że delikatnie podbiję kontrast w tych jasnych miejscach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No tutaj zdecydowanie za jasno, więc ściągniemy to w dół. Zobaczymy. No powiedzmy sobie, że tak mogłoby zostać. Nie jest to może super, ale już jest nieźle. I teraz użyję noda, o którym jeszcze nie było tutoriala, ale o którym tutorial zrobię. To jest nod, który znowu znajduje się w grupie konwerterów. Jego nazwa to MATH, matematyka. Ten nod ma wiele różnych zastosowań, na przykład pozwala na dodawanie, mnożenie, odejmowanie. Robi dokładnie to samo, co robił nod bardzo podobny w kolorach. Jest nod o nazwie MIX. Z tym, że nod o nazwie MIX miksował wartości kolorów RGB na różne sposoby, również dodając je, mnożąc, odejmując. Natomiast tutaj mamy tylko zwykłe wartości. I te zwykłe wartości możemy dodać. Na przykład wynikiem tego noda ADD na operacji 0,5 dwa razy będzie wartość 1 po prostu i tyle. I to można byłoby sprawdzić, wkładając gdzieś tę wartość do czegoś takiego jak faktor i obserwując wyniki działania innego noda. Natomiast w tym przypadku nas będzie interesowało, zdaje się, że chyba mi coś tutaj zniknęło, nas będzie interesowało to, co ten nod generuje, jeżeli weźmie się wartość większy niż, greater than. Oczywiście chcę mieć wartość większą niż 0, a więc ustawię sobie w dolnym suwaku 0. Natomiast do górnego suwaka wprowadzę wartości otrzymane właśnie z takiego czarno-białego obrazka. Jeżeli wtedy obejrzę, jak ten obrazek wygląda, to w tym momencie się okazuje, no, że mam wartości jakieś tam. Wszystkie są białe, więc może nie tak ustawiłem wszystko jak trzeba. Wszystkie większe od 0 to oczywiście jest prawie każdy piksel w obrazku. Ale jeżeli wezmę wartość na przykład 0,1, to w tym momencie mam bardzo ostre odcięcie wszystkich barw, które rzeczywiście gdzieś tam były większe od 0,1. No i teraz sterując odpowiednio moimi krzywymi RGB, mogę próbować wyciągnąć jeszcze te brakujące wartości. I jak widać, ten cień, który tu miałem teraz, nie jest już taki bardzo wpływowy. Już się tutaj zaczyna pojawiać. Myślę, że to jest bardzo dobre wycięcie tej siatki. I teraz takich danych, które tutaj mam, mogę użyć oczywiście jako wejścia do mojego noda o nazwie set alpha. A więc wezmę sobie ten nod set alpha, rozwinę go, włożę informacje otrzymane z ostrą siatką do kanału alfa, a następnie obrazek wprost do kanału z obrazkiem. Myślę, że to wszystko jeszcze będzie można trochę odsunąć. Tak samo to, żeby nie przeszkadzały nam te nody. Ok, myślę, że tak będzie w porządku. Dobra, żeby się nie plątały. Myślę, że każdy prędzej czy później zaczyna te nody przestawiać, chociaż to nie jest takie potrzebne. Ale przynajmniej teraz jest czytelny układ połączeń. I teraz ten nod set alpha skieruje do viewera. To, co dostaje, to jest wycięta siatka. Ta wycięta siatka ma oczywiście jakieś niebieskie barwy i inne tego typu rzeczy, ale ona po prostu taka była. Ten niebieski kolor tutaj jest i widać, że jest całkiem ładny, natomiast po wycięciu wydaje się, że jest dziwny. Oczywiście mogę ten kolor łatwo skorygować, używając narzędzi, chociażby takich jak kolory tutaj, poprzez na przykład balans kolorów, mapę tonów, korekcję hue, ewentualnie nawet krzywe RGB, tam gdzie mogę obniżyć wartość kanału niebieskiego. Są różne sposoby na to. Ale widać już, że całkiem ładnie wyciąłem siatkę, mimo tego, że miała miejsca jaśniejsze i ciemniejsze. No i to jest właśnie jedno z przyjemnych zastosowań tego noda o nazwie set alpha. Nawiasem mówiąc, sam kanał alpha po wyjściu z tego noda wygląda tak. Jeżeli go tu włączę, dostaję dokładnie to, co do tego noda włożyłem, czyli tą informację jak greater than. Oczywiście ten nod ma alfa wszędzie równe 0, musiałem go zobaczyć tutaj na podglądzie RGB. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. No i to jest, myślę, wszystko, co o tym nodzie można powiedzieć. Bardzo przydatna rzecz. Polecam zastosowanie w wielu różnych miejscach, no i życzę powodzenia. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.